Dzień dobry, jesteśmy w Centrum Nauki Eksperyment, a naszym dzisiejszym gościem specjalnym jest pan Jerzy Rafalski, popularyzator nauki, wybitny astronom i autor wielu książek astronomicznych. Cześć Jerzy. Witaj, ale sam jesteś astronomem i też pewnie lubisz kosmos. Jesteś też przede wszystkim miłośnikiem astronomii, niech zgadnę. Tak, zgadza się. Bo każdy astronom jest też, czy był przynajmniej kiedyś, miłośnikiem astronomii. Oj, byłem miłośnikiem astronomii za dzieciaka ogromnym. Ale także podczas studiów bardzo zapalonym astronomem. I co? Skończyłem jako astronom tak naprawdę. No to wejdę ci w słowo. A co z Kopernikiem? Kopernik wielkim astronomem był. Czy możemy się domyślić, że tak naprawdę był też miłośnikiem astronomii? Wydaje mi się, że tak. Chociaż wiele źródeł mówi, że także był miłośnikiem anatomii na przykład, bo był lekarzem, właśnie. Urzędnikiem. Ale właśnie, osoba, która specjalizowała się w różnych dziedzinach, która tak naprawdę na przełomie XV-XVI wieku, wiemy, że nie miał żadnych przyrządów optycznych, udało mu się odkryć teorię heliocentryczną. Może nie odkryć, co potwierdzić teorię heliocentryczną. To jest niezwykłe. I to jest takie pytanie dla ciebie, jak mu to się udało? Przede wszystkim otwarty umysł, odwaga. Odwaga. Chęć obserwacji nieba, to jest chyba też bardzo ważne, bo można byłoby powiedzieć, ojej, no wielka mi zamiana. Przed Kopernikiem wierzono, że Ziemia jest w środku, dookoła Ziemi krążą planety i cały wszechświat. I rzeczywiście na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, no niech każdy z Państwa popatrzy na niebo. Leżymy sobie na plaży, słońce wędruje, więc my się przesuwamy, no bo przecież słońce rusza się, my się nie ruszamy, prawda, to słońce wędruje. Dobrze, słońce zaszło, patrzymy na gwiazdy, te gwiazdy też płyną, mija noc, słońce znowu wschodzi. No przecież to jest oczywiste, że my jesteśmy nieruchomi, prawda, a cały kosmos rusza się wokół nas. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, tak? A rzućmy okiem drugi raz. Było już wiadomo, że Ziemia jest okrągła. Często ludzie mówią, o, Kopernik odkrył, że Ziemia jest kulą. Nie, to już było wiadomo. Chociaż Kopernik rzeczywiście potwierdzał to, że Ziemia na pewno jest kulą. Niektórzy jeszcze wiedzą, niektórzy jeszcze nie wierzą w to. Niektórzy wiedzą, że Ziemia ma zupełnie inny kształt. Jeszcze inni wierzą, że jest płaska. Kopernik potwierdzał, na pewno jest kulą. To już było wiadomo, to nie on odkrył. Dobrze, jeżeli jest kulą, a cały kosmos ma się kręcić wokół tej kuli raz na 24 godziny, to coś tu się nie zgadza. Ja zachęcam Państwa bardzo gorąco, gdy będziecie w Toruniu, proszę obejrzeć, co Kopernik trzyma w dłoni. Astrolabium byśmy powiedzieli, tak? Tak. No ale jak wygląda ten przyrząd? W środku jest mała kulka, a dookoła taka klatka. Tak, takie pierścienie można. Właśnie, takie pierścienie i tam są też znaki zodiaku. I teraz sobie wyobraźmy, ludzie przed Kopernikiem wierzyli, że w środku jest kulista Ziemia. My mieszkamy na tej kuli, oczywiście Ziemia się nie rusza. A ten kosmos, czyli ta klatka, wykonuje obrót raz na 24 godziny. No jaki to ma sens? Łatwiej jest rozkręcić wielką klatkę kosmosu raz na 24 godziny, czy może tę małą kulkę w środku? Oczywiście, że logika nam podpowiada, że raczej to ta mała kulka powinna się kręcić, a nie ogromny kosmos. Co więcej, jeżeli on ma wykonać obrót raz na 24 godziny, to się wszystko rozleci pod wpływem sił odśrodkowych. To nie kosmos się rusza. Raz na 24 godziny on się nie wyrobi. To my się ruszamy. I już. I całe odkrycie Kopernika. To my ruszamy się. I teraz proszę popatrzeć na moją koszulkę. Kopernik na Harleju. Terra Motor. A tak naprawdę to jest przepisany, niewłaściwie oczywiście, fragment z informacji z pomnika Kopernika w Toruniu. Terra Motor tak naprawdę. Terra to Ziemia. Motor, czyli poruszył Ziemię. No oczywiście Kopernik to dla nas tak naprawdę dobry znajomy, można powiedzieć kumpel. My oczywiście nie żartujemy z Kopernika, my żartujemy z Kopernikiem. Stąd właśnie taka koszulka. No właśnie, ale tak teraz mnie zaskoczyłeś tym ogólnie stwierdzeniem, gdyż można wręcz powiedzieć, że Kopernik zapoczątkował tak naprawdę pojęcie astronomii. Zgadza się? I wiele osób w dzisiejszych nawet czasach wyobraża sobie, że współczesny taki astronom to jest osoba, która spędza czas na łące wraz z teleskopem i obserwuje gwiazdy. Tak. Ale nie oszukujmy się, taka rzeczywistość nie jest. Zgadza się? Oj tak, rzeczywiście, a z drugiej strony po co nawet posiadać duży teleskop tutaj w Polsce? Moglibyśmy powiedzieć, a dlaczego w Polsce nie ma wielkich teleskopów, a co, nie stać nas? Stać nas, ale popatrzmy na pogodę. Najczęściej to niestety są chmury. No więc czy jest sens budować na przykład, nie wiem, wielkie teleskopy tutaj w Polsce i mieć na przykład 30 albo 40 nocy obserwacyjnych w roku, bo reszta to noce pochmurne? Nie warto. Dlatego jeżeli mamy budować teleskopy, to albo tam, gdzie jest prawie każda czysta noc, czyli na przykład Atacama, Chile, albo
wypuścić teleskop tam, do góry, ponad ziemską atmosferę. I właśnie astronomowie teraz już zupełnie inaczej podchodzą do obserwacji nieba. To nie są ludzie, którzy ślęczą przy teleskopie, spoglądają w ten kosmos i szukają czegoś. Są też tacy, dobrze, są też tacy, ale jeżeli mamy odkryć coś wielkiego i coś niezwykłego, no to już niestety musimy się posługiwać zupełnie innymi teleskopami. Wielkimi, najlepiej tymi, które są poza Ziemią. Dokładnie tak. No a się pozmieniało od czasów Kopernika, tak? No sporo się pozmieniało tak naprawdę. Biedak teraz nie miał lunety, nie miał żadnego teleskopu. Absolutnie. I tylko na podstawie obserwacji tak naprawdę nieba. I mierzenia kątów. Mierzenia no kątów. Bo zwróćmy uwagę, właściwie jakimi przyrządami posługiwał się Mikołaj Kopernik? O, tutaj mamy na przykład fajny teleskop. Często dzieci w przedszkolu rysują Mikołaj Kopernik z lunetą. To nie jest prawda. Co więcej, a taki Matejko namalował Kopernika, prawda, w momencie obserwacji. I co tam jest w rogu, na dole po prawej? Luneta. Błąd mówimy. Oczywiście my astronomowie strasznie lubimy to podkreślać, prawda? Aha, mamy, złapaliśmy Matejkę, pomylił się. Nie, poukładajmy to wszystko. Kopernik na pewno nie miał lunety, na pewno nie miał teleskopu, bo to nie były jeszcze te czasy. Jeszcze nie znano teleskopów, nie znano lunety. To jak obserwował niebo? Mierzył kąty. No to ja znowu zachęcam wszystkich bardzo gorąco do mierzenia kątów. No co najprościej zmierzyć? Na przykład wysokość Słońca nad horyzontem. O, bardzo fajnie. W jaki sposób? Dobrze wiemy, że latem Słońce świeci bardzo wysoko. Zimą Słońce wędruje nisko. Dobra. Góruje w południe. A więc budujemy najprostszy przyrząd. Taki właśnie przyrząd miał Mikołaj Kopernik. To jest po prostu taka decha kwadratowa. Kwadrant, tak to nazwał. Duża deska, mały poziomy patyk. No i właśnie, kierujemy naszą deskę dokładnie w kierunku południowym. Słońce, gdy przechodzi przez południk, góruje. No i w pewnym momencie zaczyna rzucać cień. Ten mały patyk rzuca cień na naszą deskę. Tutaj mamy kątomierz. Mierzymy wysokość Słońca nad horyzontem. No i teraz trochę cierpliwości. Mierzymy wysokość zawsze w południe, bo deska jest ustawiona w stronę południową. Mierzymy wysokość Słońca, co się okazuje, wyznaczamy moment, kiedy Słońce jest najniżej nad horyzontem, a więc przesilenie zimowe, potem czekamy do czerwca, mamy przesilenie letnie, aha, zaznaczyliśmy najniższą, najwyższą pozycję, no to pomiędzy będzie równonoc. No to w takim razie czekamy do momentu, kiedy cień Słońca będzie pomiędzy tymi ekstremalnymi wychyleniami. I co? I mamy równonoc. I już mamy obserwację nieba. Po co to wszystko? W czasach Kopernika kalendarz strasznie się przesunął. A wiesz, kiedy była równonoc? No właśnie, wtedy w ogóle był cały problem, bo... A tego nie wiem. Kiedy zaczyna się wiosna? Która wiosna? Od razu moglibyśmy powiedzieć, prawda? To jest ciekawostka dla uczniów. Dzień Wagarowicza jest pierwszego dnia wiosny. 21. A astronomowie mówią, że kiedy jest pierwszy dzień wiosny? Właściwie 20 najczęściej, nie? Tak, jest dzień trzeci. Czasami bywa nawet 19, więc dzień Wagarowicza można obchodzić 19, 20, 21, a może jeszcze wiosnę na przykład nie tylko astronomiczną, ale kalendarzową albo przyrodniczą, prawda? No przecież to są różne momenty. Kopernik też miał kłopot. Było wiadomo, że wiosna astronomiczna musiała rozpoczynać się 21 marca, a tymczasem Kopernik zaobserwował, że równonoc następuje 10 dni wcześniej. I tu już był problem. Problem, bo przecież pierwszy dzień wiosny wyznaczał także święta wielkanocne. Pierwsza wiosenna pełnia to Wielkanoc, prawda? Ale kiedy jest wiosna? I z tym był problem. 21, czy może 10 dni wcześniej? I dlatego Kopernik, zresztą nie tylko on, już wiedział dobrze, że ta wiosna się przesuwa, ta wiosna ucieka. Trzeba zreformować albo Słońce, przesunąć na niebie, nie przejdzie, albo kalendarz przesunąć. I co zrobiono? Wtedy wielu astronomów, między innymi Kopernik też się tym zajmował, pisali do papieża i mówili, że coś trzeba z tym zrobić. Wyciąć 10 dni z kalendarza? To jest szaleństwo, ale tak w końcu zrobiono. No i rzeczywiście zreformowano, już po śmierci Kopernika, zreformowano kalendarz, wycinając 10 dni z kalendarza. Szaleństwo, ale nie było innej możliwości. I skąd taka informacja? Z tej prostej, zwykłej deski. Można? To są tylko kąty. A proszę popatrzeć, jeżeli użyjemy prostych kątomierzy, logiki i naszej wyobraźni i naszego mózgu, to nagle wszystko nam się zaczyna układać. Tak samo możemy poukładać ruch Ziemi, to pewnie ta mała kulka się obraca. Co więcej, popatrzmy na planety nocą. O, jak pięknie widać Marsa. Obserwowałeś Marsa? Zimą. A taki czerwony punkt, piękny, prawda, nad horyzontem. A Jowisz jeszcze ładnie świeci. Jeszcze możemy go zaobserwować. No właśnie. I tu mi się pojawia, nasuwa się kolejne pytanie. Aha. Odnośnie nocnego nieba. Co warto byłoby zaobserwować? No przecież wiadomo, że planety, bo są najjaśniejsze i najpiękniejsze.
No więc obserwujmy planety. A niektórzy mówią, no tak, ale planety są zarezerwowane tylko dla astronomów, bo to oni wiedzą, gdzie są planety na niebie. Nie. Kochani, planety są bardzo, bardzo jasne. No Marsa było naprawdę łatwo znaleźć. Co więcej, ja myślę, że każdy z Państwa widział Marsa na niebie, bo Mars się wyróżniał. To była taka bardzo, bardzo jasna gwiazdka na niebie i ona miała inny kolor. No właśnie taki rudy, taki czerwonawy. To był właśnie Mars. Co więcej, świeci jeszcze cały czas Jowisz. Ale poczekajmy do 1 marca. Już w lutym obserwujmy niebo po zachodzie słońca. Jeszcze Jowisz będzie świecił. To jest taki bardzo jasny punkt. Wygląda jak niezwykle jasna gwiazda, ale to nie gwiazda. To największa planeta Układu Słonecznego, Jowisz. Ale tam nad zachodnim horyzontem, południowo-zachodnim, jest jeszcze jeden jasny punkt. To Wenus. I teraz czekamy z wieczora na wieczór. Planety się zbliżają i następuje pierwszy dzień marca i zbliżenie planet. Czekamy na to. Koniecznie każdy z nas musi zobaczyć Jowisz, bardzo jasny punkt, najjaśniejszy gwiazdopodobny punkt i Wenus, która pewnie jeszcze przebije blaskiem Jowisza. Dwa punkty tuż obok siebie, bardzo blisko na niebie, nad południowo-zachodnim horyzontem, po zachodzie słońca. Przepiękne zjawisko. Kto nie zobaczy tego, niech żałuje. Trzymajmy oczywiście kciuki za pogodę, bo jeżeli będą chmury, to nie zobaczymy. No, oczywiście możemy odtworzyć to zjawisko w naszym komputerze, ale pamiętajmy, że dojdzie 1 marca do wspaniałego zbliżenia planet, bo planety się ruszają. To znaczy, że one krążą wokół Słońca. Ziemia też się rusza. To znaczy, że też krąży wokół Słońca. Mamy to. Mamy. Teorię heliocentryczną. Brawo. No i na tym to wszystko polega. I właśnie, Kopernik, można wręcz powiedzieć, że był takim astronomem amatorem, prawda? Tak. I chciałbym się Cię zapytać, czy może widzisz właśnie takie przebłyski, gdzie astronomowie amatorowie także odgrywają ogromną rolę we współczesnej astronomii? Nie ma co się oszukiwać, teraz współczesna astronomia polega bardziej na analizie danych, prawda? I obserwacjach za pomocą, tak jak wspomniałeś, teleskopów, które są poza Ziemią. Ale czy jest jakaś ich rola właśnie we współczesnej astronomii? Oczywiście, że tak. A takie gwiazdy zmienne, rozmawialiśmy o tym, prawda? Razem jesteśmy miłośnikami między innymi gwiazd zmiennych. Co to za gwiazdy? Gwiazdy, które zmieniają swoją jasność. Gwiazdy zmienne. No tak, ale to muszą być specjalne teleskopy, specjalne fotometry, które dokładnie mierzą jasność. Wcale nie. Okazuje się, że nawet jeżeli mamy zwykłą lornetkę, co więcej, nawet gołym okiem, możemy obserwować gwiazdy i porównywać ich jasność z innymi gwiazdami, no właśnie z otoczenia. Czasami ta interesująca gwiazdka jest jaśniejsza od tych gwiazd porównania. Czasami ona jest ciemniejsza. Są jeszcze metody, gdzie możemy bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie mierzyć jasności gwiazd. I okazuje się, że niektóre gwiazdy rzeczywiście zmieniają swoją jasność. Dlaczego? No, te znane są bardzo dobrze znane. No bo na przykład jeżeli jest jasna gwiazda i ciemna gwiazda, wzajemnie się obiegają, ta ciemna przysłania jaśniejszą, no to wiadomo, co parę dni blask spada. A my zaćmienia. Tak, no tutaj jest akurat proste, ale taka na przykład Betelgeza, najjaśniejsza gwiazda z Oriona. Regularna. Tak, ona zmienia swoją jasność. Dokładnie. Nie wiem, czy obserwowałeś ostatnie miesiące, ostatnie lata, jaka ona była niezwykle ciemna. Może przesadzam, ciemna, ale rzeczywiście jej blask spadł. Kiedyś ona dominowała na niebie, a parę miesięcy temu jakaś taka jakby ciemniejsza. Z nią się coś działo, gołym okiem było widać. I teraz co można robić? Obserwować, ale zgodnie z wytycznymi astronomów. Obserwować nawet gołym okiem te gwiazdy. Im więcej mamy obserwatorów na całym świecie, tym mamy więcej obserwacji, tym dokładniej potrafimy wyznaczyć jasność takiej gwiazdy. I nagle okazuje się, że na przykład jedna z najjaśniejszych gwiazd na niebie zachowuje się bardzo dziwnie. Ona czasami przygasa. No właśnie, jesteśmy tego świadkami. Co się dzieje? Nie wiemy. Astronomowie już na pewno mają teorię, już to wszystko liczą. Ale między innymi obserwacje takie zwykłe, zwykłych ludzi, amatorów, też pomagają astronomom. Albo na przykład poszukiwanie nowych komet. Mnóstwo miłośników astronomii odkryło nowe komety. Tak więc każdy miłośnik astronomii przydaje się i co ciekawe, może być bardzo pomocny. Albo obserwacje meteorów, spadające gwiazdy, tak popularnie się na nie mówi. Ale tu nie tylko chodzi o liczenie, chociaż ilość spadających gwiazd, tak naprawdę to meteory, tak, mówią astronomowie, też dużo mówi astronomom. No bo im jest ich więcej, to znaczy dla astronomów, że obłok małych ziaren, bo to one wpadają w ziemską atmosferę, jest bardziej gęsty. Jeżeli co roku obserwujemy i z godziny na godzinę liczymy te meteory, to my możemy bardzo precyzyjnie wyznaczyć
rozkład gęstości w obłoku. Gdy Ziemia była w tej części obłoku, było więcej spadających gwiazd, meteorów, mówią astronomowie, dobrze, będziemy się tego trzymać. Potem po paru godzinach ich ilość spadła, tak, bo Ziemia na swojej wędrówce wokół Słońca już się przesunęła, a więc w ten sposób, jeżeli mamy dużo obserwacji, my wyznaczamy gęstość tego obłoku. I znowu amatorzy astronomii mogą nam się do czegoś przydać. Dokładnie tak. I właśnie napomknąłeś o Betelgezie i chciałem się o nią zapytać, gdyż w mediach społecznościowych, czy i różnych prasach astronomicznych, może pojawić się stwierdzenie, że ta Betelgeza zaraz wybuchnie, już wybuchła, wiemy, że ona jest na 650 lat światło świetnych. Jeszcze do nas leci. Jeszcze światło do nas leci, niektórzy mówią, że za nawet miliony lat. Jak myślisz, ona już wybuchła, wybuchnie, a jeśli wybuchnie, to jak będzie wyglądała na naszym niebie? Czy stanie się nową gwiazdą jako supernowa tak naprawdę? To fajnie brzmi. Zaraz wybuchnie, niebawem wybuchnie, tak, a potem astronomowie dodają niebawem, oczywiście w skali kosmicznej. No może jutro, może za 1000 lat. No, może jutro, tak. Za 1000 lat, za setki tysięcy lat. Tak, ale to jest w skali kosmicznej rzeczywiście niebawem. Ona jest już u krańcu swojego życia. Tak. Ona już wypaliła swoje paliwo. To jest czerwony nadolbrzym. Zresztą popatrzmy, nawet gołym okiem widać jej barwę. Ona ma inny kolor. Reszta gwiazd Oriona jest niebieskawa, a Betelgeza jest taka, no czerwonawa to przesadza, ale jest taka złotawa, jest taka pomarańczowa, ona jest inna. Przez lornetkę widać barwę taką ciepłą, taką właśnie rudą. Czerwoną. Czerwonawą właśnie. Nawet. Faceci nie odróżniają kolorów, mówią. My faceci mówimy, to jest czerwony olbrzym. Gdy kobieta popatrzy przez lornetkę albo przez teleskop, to powie kolor łososiowy, kolor pomarańczowy, no dla nas to jest kolor czerwony. Ale Rigla już Betelgezę umieją nadróżnić, prawda? Bo to jest tak. Niebieski kolor i czerwony. I czerwony, no tak. Ale na przykład bywają takie historie, że astronomowie z 2000 lat temu, chińscy astronomowie zapisali w swoich zapiskach, że Betelgeza według nich była żółta. Jak myślisz, taki szybki, tak naprawdę przejście tak z koloru żółtego na czerwonego było możliwe? Nie, myślę, że to chyba jest jakiś błąd w ich obserwacjach albo w zapisie. My dosyć dobrze znamy ewolucję gwiazd. Dokładnie. Nie może coś takiego nastąpić. W ciągu kilkuset lat nagle gwiazda zmienia swoją jasność może, ale jasność barwę raczej nie. Chyba nie. Ja bym w to nie wierzył. Ale z drugiej strony rzeczywiście takie zapiski dawnych obserwatorów też bardzo się przydają. Na przykład wybuch supernowej, prawda? Gdy zanotowano, że na niebie pojawiła się 1054 rok. Bardzo jasny obiekt pojawił się na niebie i zanotowano. Chińczycy zanotowali. No właśnie, a co mogło się jasnego nagle pojawić? Wybuch supernowej. A, to znaczy, jeżeli ona ponad 1000 lat temu wybuchła, to znaczy, że być może są jakieś pozostałości? No pewnie, że tak. Nawet nieduży teleskop wystarczy, żeby znaleźć mgławicę Krab. Tak, to jest pozostałość po tym wybuchu, który był zanotowany dawno, dawno temu. Pytają się Betelgezę, czy ona może wybuchnąć? Może wybuchnąć. Może jutro, może za naszego życia. Może już wybuchła. Ale może już wybuchła. Wyobraźmy sobie, że pewnego wieczora rzeczywiście patrzymy na Oriona i nagle świeci bardzo jasna gwiazda. Podobno ona może mieć jasność Księżyca w pełni. Nic złego nam nie zrobi. Jest na tyle daleko od nas, że jej wybuch nam niestety nie będzie przeszkadzał, ale będzie bardzo jasna. Księżyc w pełni bywa naprawdę jasny. No przecież nocą nawet cienie rzuca, prawda? Wyobraźmy sobie taki bardzo jasny punkt na niebie. A potem po miesiącu, dwóch blask będzie spadał po roku. Po roku Orion straci ramię. No przecież taki charakterystyczny Orion. No na pewno znasz Oriona. 3 punkty to oczywiście pas Oriona. 2 poniżej nogi, 2 powyżej ramiona. I nagle zabieramy jedno ramię. Orion, co to za Orion? Co to za Orion bez Betelgezy? Dlatego niech ona sobie jeszcze świeci. Zostawmy ten wybuch następnym pokoleniom. Ale faktycznie, gdyby tak wybuchła, no byłoby to ogromne wydarzenie. Niezwykłe. Można pomyśleć, że nawet nie napełnia Księżyca, a obok jeszcze Betelgeza. Wow. 2 takie świecące... Piękne by to było, piękne by to było, ale na pewno by zmieniło wszystko. Betelgeza pięknie wygląda na niebie. Zresztą bardzo przydaje się w pokazach nieba. Zimą, gdy jest czyste niebo, oczywiście każdy miłośnik astronomii lubi patrzeć na Oriona, bo on jest bardzo charakterystyczny, jest chyba nawet ładniejszy od Wielkiego Wozu. Ja bardziej lubię Oriona. Mi też tak się wydaje. Rzeczywiście jest taki charakterystyczny. To wszystko wygląda tak, jakby to był jakiś znak na niebie, jakby ktoś poukładał świadomie te gwiazdki. No 3 identyczne gwiazdy na jednej linii i jeszcze prostokąt wokół nich, to jest jakiś znak, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, mówią astronomowie, ale jaki piękny, prawda? Dlatego ten Orion wygląda naprawdę pięknie i niezwykle. Co więcej, widać kolory gwiazd, piękne niebieskie gwiazdy i ta jedna czerwonawa. I znowu kobiety powiedzą, jaka ona czerwona. Dla nas, umówmy się, to jest czerwony nadolbrzymi, dlatego tak go będziemy nazywać. No właśnie, gwiazda czerwonawa Betelgeza. Niech ona jeszcze sobie świeci. Kto jeszcze nie widział Oriona, zachęcamy bardzo gorąco do obserwacji nad południowym horyzontem.
trzy jasne punkty otoczone taką czwórką, na pewno rozpoznamy Oriona i znajdziemy go nawet w centrum miasta, bo to są jasne gwiazdy. No właśnie, bo teraz wspominamy o gwiazdach i o planetach. Natomiast tak, jak patrzymy go okiem nieuzbrojonym, to nie jest to dosyć proste, aby odróżnić gwiazdy od planet. Jest proste. A w jaki sposób? Byś doradził. No bo planety wyglądają inaczej niż gwiazdy. A to zgadza się. No chociaż też są tylko punktami. No tak. A co więcej, wiele osób rzeczywiście, gdy patrzy na niebo, widzi jasny punkt, mówi, o jaka ładna, jasna gwiazda świeci nam na niebie. Ach, co więcej, no przecież niedawno mieliśmy wigilijny wieczór, dzieci, zresztą pewnie my też, szukaliśmy tej pierwszej gwiazdki. Zawsze. I co grało rolę pierwszej gwiazdy? Oczywiście planeta Jowisz. No zawsze była gwiazda czy planeta? Oczywiście, że astronomowie mówią, że przecież chodzi o planetę, to ta najjaśniejsza. No tak, ale patrząc gołym okiem wygląda jak jasna gwiazda. Jak więc nie pomylić się? Jak więc odróżnić planetę od gwiazdy? W wigilijny wieczór wszystko jest gwiazdką, dobra. Umawiamy się, że nawet ten Jowisz niech będzie tą pierwszą gwiazdką. Ale później widzimy na niebie jasne obiekty i zastanawiamy się, czy to planeta, czy to nie planeta. Na przykład taki Mars. On nam jeszcze towarzyszy. Właściwie przez całą zimę świecił. Bardzo tak, jasny punkt na niebie. Wyróżniał się kolorem, bo był rudy. Mówią niektórzy tak, bo tam jest bardzo dużo rudy. Rudy żelaza, stąd rudy kolor, prawda? Ruda żelaza, czyli rdza, stąd właśnie rdzawa barwa Marsa. To jest taka planeta, trochę mniejsza od Ziemi, dwukrotnie mniejsza od Ziemi, krążąca dalej od Słońca niż Ziemia i właśnie tam jest taka ruda pustynia, głównie rdzawy piasek, stąd taki kolor. Widać go gołym okiem. Kto nie widział jeszcze Marsa na niebie, niech jeszcze popatrzy, bo jeszcze nam świeci i wyróżnia się barwą. Jowisz jest bardzo jasny, dominuje na niebie, wygląda jak niezwykle jasna gwiazda i też ma troszeczkę inny kolor. I co najważniejsze, nie mruga. Pewnie też to zauważyłeś, prawda? Tak, jak się patrzy na przykład na takiego Oriona, czy na Syriusza, to jest gwiazda, która świeci nisko nad horyzontem. Też jest bardzo jasny. Jasny punkcik. Ale on się mieni. On iskrzy. On zmienia kolory. On cały czas żyje, prawda? Są takie pulsacje tak naprawdę. No tak, bo przecież astronomowie i w ogóle wszyscy mówią, to nic dziwnego. No przecież światło Syriusza przebija się przez ziemską atmosferę. Syriusza widać zimą. A przecież zimą mamy no, różne warstwy i cieplejszego powietrza, i zimniejszego. Tam na przykład jest ciemny budynek, tam gdzieś dym z komina leci. Mamy ciepłe powietrze, ale obok mamy warstwę zimnego powietrza. To wszystko się miesza, a powietrze tak trochę zachowuje się jak szkło, jak potłuczone szkło, jak taka rzeka potłuczonego szkła, która przepływa nam gdzieś nad głową. No i właśnie światło przebija się przez te małe kryształki, tak naprawdę nie chodzi o kryształki, ale o powietrze o różnej gęstości, czyli cieplejsze i zimniejsze powietrze. Dlatego my, patrząc gołym okiem czy przez lornetkę, widzimy, że blask Syriusza jest niestabilny. On cały czas iskrzy się, zmienia swoją barwę, zmienia jasność. A na przykład taki Jowisz świeci spokojnie. On nie mruga, on nie zmienia barw. Dlaczego? Weźmy teleskop. O, na przykład taki teleskop. Gdy popatrzymy na Syriusza przez teleskop, on nadal będzie punktem. No tak, to jest gwiazda, która jest bardzo, bardzo daleko od nas. Jest właściwie obiektem punktowym, moglibyśmy powiedzieć. A taki Jowisz, gdy popatrzymy przez taki teleskop, okazuje się, ojej, to jest kulka. A widać tam nawet takie paski, to są chmury w atmosferze. A więc to nie jest obiekt punktowy. A więc to jest obiekt rozciągły, to już jest jakaś plamka. Jeżeli światło nie jest punktowe, tylko jest plamką, no to wiadomo, że przez te pryzmaciki, które nam lecą w naszej atmosferze, umowne pryzmaciki, już zaczyna się to wszystko uśredniać. Dlatego obraz na przykład takiego Jowisza nie mruga, bo jest to obiekt rozciągły. A Syriusz jest punkcikiem. Jak odróżnić więc gwiazdę od planety? Łatwy sposób. Gwiazdy mrugają, a planety? Nie. A planety nie. Nie, po prostu. I wspomniałeś o Marsie i może jeszcze zapytam się dodatkowo o Wenus. Jak myślisz? Powstanie tam kiedyś życie? Czy nie do końca? Czy uda nam się ją skolonizować? Na przykład Marsa? Czy chmury Wenus? Wenus jest piękna. Wenus jest niezwykła. Gdy dominuje, wiosną będzie ładnie widoczna, gdy ona dominuje na takim granatowym niebie po zachodzie Słońca. Przede wszystkim jakie to są ładne kolory. No proszę sobie wyobrazić, Słońce zachodzi, widać złotą lunę po zachodzie Słońca, widać granatowe niebo i taki srebrny, bardzo jasny punkt dominujący. No pewnie, że to kobieta, wszyscy mówili. Ona dominuje, ona mówi, popatrzcie jaka jestem piękna, jedyna, podziwiajcie mnie. To się zawsze kojarzyło z kobietą. No i właśnie, do tej pory nazywamy Wenus, no właśnie, tą najpiękniejszą, Wenus. A czemu ona taka jasna? Długo astronomowie się zastanawiali. A weźmy teleskop i popatrzmy na Wenus. Patrzymy, widać, zmienia fazy. Czasami wygląda jak wąski sierp, czasami tak, połówka.
A są tam jakieś szczegóły na powierzchni? Na Jowiszu widać paski. Mars ma takie plamki przy biegunach. To są lodowce. A czasami widać jeszcze jakieś takie plamy na powierzchni Marsa. Księżyc też ma plamy, a Wenus nie ma plam, bo to są chmury. A, chmury, świetnie. I dawno temu ludzie pomyśleli sobie, skoro tam są chmury, to znaczy, że tam jest woda. Skoro tam jest woda, poczekaj, oni tak myśleli, skoro tam jest woda, a Wenus krąży wokół Słońca bliżej niż Ziemia, to znaczy, że tam jest cieplej. Jak tam musi być pięknie, sobie wyobrażano. Tam na pewno są oceany, jeziora, rzeki, bagna, a przecież w wodzie u nas narodziło się życie. No przecież tam musi życie szaleć gdzieś w atmosferze Wenus. Jeżeli tam mamy chmury, jeżeli mamy mgły, i mamy ciepło, cieplej niż na Ziemi, no to tam są, nie wiem, wielkie potwory, smoki, robale, które gdzieś w tych bagnach się przemieszczają. Wenus na pewno tętni życiem, na pewno. A potem zmierzono temperaturę i się okazało... Co się okazało? Plus 450 stopni Celsjusza. A więc tam chyba nie ma wody. Nie to, są to dogodne warunki, powiedzmy. To co to za chmury? Na pewno chmury? Tak, chmury. Tak. Ale nie z wody, tylko to są chmury stężonego kwasu siarkowego. Stężony kwas siarkowy, plus 450 stopni Celsjusza, wyładowanie atmosferyczne, ciśnienie stukrotnie większe od ziemskiego i ty mnie pytasz, czy tam kiedyś narodzi się życie? Nie. Cóż, chciałem się zapytać, aby obalić pewne mity. Bardziej szukałbym życia, nawet nie na Marsie, może na Marsie tak, może kiedyś było na Marsie, ale dużo bardziej podejrzane o życie są księżyce Jowisza, albo na przykład Saturna. Na przykład... Taka Europa, nie chodzi o nasz kontynent, nie, bo tak nazywa się Księżyc, który krąży wokół Jowisza. I o Europa Ganymedes Callisto, jedna z nich to jest Europa. To jest Księżyc pokryty lodem, skorupą lodową, a pod lodem ocean, ciepła woda. Tam światło nie dociera. Ale czy życie może istnieć bez światła? Może. A popatrzmy na przykład głębiny oceanów u nas. Wystarczy ciepła woda, wystarczą kominy hydrotermalne, mamy więc pożywienie. Światło nam nie jest potrzebne do rozwoju życia. Jeżeli mamy szukać życia gdzieś poza Ziemią, to taki księżyc Europa jest bardzo podejrzany. A Ganymedes też ma oceany. A na przykład księżyce, które krążą wokół Saturna, taki Enceladus, tam zauważono takie wielkie gejzery. Gejzery wodne. A więc tam pod skorupą lodową też jest woda. Może tam też jest życie. A więc, jeżeli mamy szukać życia, nie na Wenus. Na Marsie może jakieś skamieliny jednokomórkowców, które żyły miliardy lat temu. Ale jeżeli mamy szukać życia wciąż żywego, to księżyce Jowisza i Saturna są całkiem podejrzane. Popatrz, od Kopernika aż do przyszłego poszukiwania życia. Ale czy to wszystko nie łączy się w jednolitą całość? Tak naprawdę... Gdy Kopernik powiedział, że Ziemia jest jedną z planet i krąży wokół Słońca, to właściwie co powiedział? Nasz świat, na którym my żyjemy, to jest planeta. Tu są ludzie, tu są zwierzęta, tu są rośliny, tu jest życie. Ziemia to jedna z planet. Tak jak Mars, tak jak Jowisz. To znaczy, że skoro na trzeciej planecie jest życie, to na czwartej planecie, na Marsie, co? Też jest życie? A na drugiej, a na pierwszej? To znaczy, że życie może istnieć poza Ziemią? Nie, to się nie mieściło wtedy w głowie. To jeszcze za wcześnie, takie teorie. Panie Kopernik, to było genialne, ale trochę za wcześnie. Dzisiaj bardzo lubimy te tematy. Od Kopernika, a więc od tego stwierdzenia, że Ziemia jest planetą, aż do poszukiwania planet podobnych do Ziemi, poszukiwania życia w kosmosie. To wszystko się łączy. Minęło 5 wieków, a tak naprawdę widzimy, że chodzi o to samo. No właśnie, spojrzeć na wszechświat jako na całość. Wszechświat, czyli wszystko. Cały czas szukamy. No właśnie, szukajmy dalej. Szukajmy obcych planet krążących wokół obcych gwiazd. Szukajmy drugiej Ziemi, szukajmy atmosfery. Mamy teleskopy, no przecież James Webb już jest do tego zdolny, do prześwietlania atmosfer egzoplanet, a więc planet krążących wokół innych gwiazd. Wyobraźmy sobie, jeszcze takiej planety nie znaleźliśmy, ale wyobraź sobie, rzucam hasło, powiedzmy za tydzień albo za rok, nagle spływa wiadomość i astronomowie widzą, że odkryto egzoplanetę, a więc planetę krążącą wokół obcej planety, gdzie temperatura na powierzchni jest około 20-30 stopni, oszacowane, bo przecież nikt jej nie zobaczy, ale szacuje się na powiedzmy 20-30 stopni, w atmosferze jest sporo pary wodnej, jest tlen. O czym to może świadczyć?
No moja wyobraźnia już płynie. Już sobie wyobraża, co tam się musi dziać. A może to jeszcze też nie są nasze czasy. No przecież nie. Kilkaset lat temu ludzie też sobie wyobrażali, że Wenus, no przesadzam kilkaset lat temu, ale jakiś czas temu ludzie sobie wyobrażali, że na Wenus też jest życie. No bo przecież chmury, no bo woda, to na pewno życie. I teraz jeżeli spłynie wiadomość, że mamy jakąś egzoplanetę, gdzie jest para wodna, czyli my już sobie wyobrażamy ocean wodny, gdzie jest tlen, no to my sobie wyobrażamy to pewniej życie, no to może być tam życie. Czy my w ogóle wiemy, czego my poszukujemy? Czym jest w ogóle życie? I to jest chyba najbardziej podstawowe pytanie w ogóle dla wszystkich ludzi. Czym jest życie? Chciałoby się powiedzieć, życie. O, wszystko, co się rusza, to my, to rośliny, to zwierzęta. Na czym to wszystko polega? No, życie to jest coś, co potrafi się poruszać, coś, co potrafi przyjmować jakąś energię, jakiś pokarm, wzrastać, coś, co potrafi się w jakiś sposób reprodukować, a więc rozmnażać. To jest życie. A takie kryształy, zwykłe kryształy soli, robią tak? No tak. Mogą się poruszać? Mogą, bo on sobie rośnie, rośnie, rośnie. W jaki sposób? Bo on pobiera jakby żywność z zewnątrz. Rośnie, rośnie, co więcej potrafi się także rozmnażać, bo powstaje mały kryształek. To jest życie czy nie? Oczywiście, że nie. Więc czym jest życie? Nie wiemy. No to zagadka na naszych widzów tak naprawdę. Chcemy szukać życia, a właściwie nie wiemy, czym jest życie. Tak, dlatego musimy poczekać i oddać, no właśnie, tę pałeczkę przyszłym pokoleniom. Czekamy na kolejnego Kopernika, nie? Który to wszystko przewróci. I tak jak Kopernik właściwie na nowo spojrzał na nasz wszechświat i wszystko przewrócił, całe myślenie do góry nogami, tak chyba czekamy na kolejnego Kopernika, który nam to wszystko przewróci i otworzy nasze oczy. Mam do Ciebie jeszcze takie jedno pytanie odnośnie mitów astronomicznych. Który taki mit astronomii wprawia Cię w największą złość, można by powiedzieć? Że nie możesz tego przeżyć, jak cały czas to słyszysz. Płaska Ziemia? To uśmiecham się. To mnie nie złości. Czy było lądowanie na Księżycu? Bo przecież są tacy, którzy twierdzą, że absolutnie nie było żadnego lądowania na Księżycu. Zielone ludziki, latające talerze UFO? Też całkiem poważnie podchodzę do tego tematu. Dobra, nie wierzę w zielone ludziki, że dopóki sam nie zobaczę, prawda? Ale nie wierzę też w latające talerze. Chociaż przecież mówią tacy, co więcej, przekonują, oni są zacietrzewieni. Przecież są, oni nas odwiedzają, jest mnóstwo zdjęć, to są dowody. Ja zawsze mówię, słuchajcie, a kto wykonał najwięcej zdjęć nieba? No kto jak nie astronomowie? No przecież astronomowie mają teleskopy, są tysiące, jeśli nie miliony zdjęć profesjonalnych astronomów. No przecież co wieczór wykonuje się zdjęcia. Oczywiście. Proszę mi pokazać na profesjonalnym zdjęciu astronomicznym jakiś latający talerz. No jakoś nie ma, ale amatorzy widzą. Kiedyś była pewna pani, która dzwoniła do nas do Torunia i koniecznie chciała przekonać mnie, żebym do niej pojechał, bo ona ma co jakiś czas spotkania z obcymi cywilizacjami. Najpierw się uśmiechałem, ale już po którymś telefonie chyba byłem zły i może tu była taka złość. Ona mnie przekonywała, że tak jest. I jak ja mogę jej nie wierzyć? Jak ja do niej przyjadę, to ja się sam przekonam, że do jej ogródka wchodzą obce cywilizacje i ja nawet będę mógł sobie zrobić zdjęcie. Nie pojechałem do tej pani. A może jednak by były obce cywilizacje? A może nie? Takie odkrycie przeszło koło nosa. No właśnie. Śmiejemy się. Z jednej strony rzeczywiście trochę się złościmy, bo czasem warto wierzyć naukowcom, bo jeżeli rzeczywiście naukowcy coś odkryją i są przekonani, to warto wierzyć. I nie tylko astronomom, w ogóle naukowcom, w ogóle mędrcom, bo kiedyś tak przecież byli nazywani naukowcy za czasów Kopernika, to byli mędrcy po prostu, którzy orientowali się trochę lepiej od tych wszystkich ludzi, którzy się nie orientowali. Mieliśmy COVID, prawda? I co? Wcale nie chodziło o astronomów. Też byli mędrcy, którzy mówili, na czym to wszystko polega, ale co tam? Przecież cała reszta lepiej wiedziała. Co więcej, to dzisiaj każdy z nas lepiej się zna na zdrowiu i tak dalej. A po co nam mędrcy, po co nam naukowcy? Przecież i tak więcej wiemy i lepiej się na wszystkim znamy. I w pewnym momencie rzeczywiście trochę mnie to już zaczyna złościć. Warto słuchać mądrych ludzi, warto słuchać mędrców, naukowców, bo rzeczywiście oni czasami mają coś mądrego do powiedzenia. Dokładnie. Ale właśnie, jesteśmy przy naukowcach. Naukowcy cały czas prężnie pracują i odkrywają różnego rodzaju teorie, ale także innego tak naprawdę działania naszego wszechświata. Tak. Ja na przykład nie mogę się doczekać, aż w końcu dowiemy się, czym jest ciemna materia albo ciemna energia, ale chciałbym się Ciebie zapytać, co jest taką zagadką wszechświata, o której po prostu nie możesz przestać czytać i cały czas czekasz na jej rozwiązanie. Gdzie są wyższe wymiary? Bo jestem przekonany, że są wyższe wymiary. No bo, znaczy w ogóle, wymiary.
Nie chodzi o wymiary człowieka. Chociaż też są trzy podstawowe, tak, prawda? Zgadza się. Nie, chodzi o wymiary wszechświata, bo tak naprawdę my często mówimy, wszechświat jest trójwymiarowy, to znaczy prawo, lewo, góra, dół, przód, tył. No to są te trzy wymiary. No oczywiście, to jest bardzo proste, prawda? Czy wszechświat może być wielowymiarowy? Pewnie tak. Ja bardzo lubię porównywać wszechświat na przykład, nie wiem, do mrówki chodzącej po stole. Wiele razy już to robiłem. Dla takiej mrówki chodzącej po stole wszechświat jest dwuwymiarowy. No jak? No bo co? Co ona wie? Mrówka sobie chodzi po stole i ona wie, że może iść do przodu, do tyłu, na prawo i lewo. Ona nie wie, co to jest góra, dół. Aha, znaczy, że mrówka masz wszechświat dwuwymiarowy. Na chwilę przenieśmy się do jej wszechświata. Co taka mrówka może wiedzieć? A żyje sobie w swoim wszechświecie, mówi mrówka. I ja chciałbym się dowiedzieć, jakie są granice mojego wszechświata. Stół. Jestem na stole. Jeżeli ja pójdę do przodu, to trafię w końcu na granicę mojego wszechświata, czyli do granicy stołu. Genialna mrówka. Dobra, idzie, doszła. Wspaniale określiła rozmiary wszechświata. A teraz mrówkę robimy w koniach, że tak powiem. Czyli mrówkę przenosimy na wielką kulę. Czym jest kula? Kula to jest wszechświat o jeden wymiar wyższa od tego wszechświata mrówkowego. Bo kula jest już trójwymiarowa, stół był dwuwymiarowy. Dodajemy jeden wymiar, przenosimy mrówkę do wszechświata trójwymiarowego. Ona o tym nie wie. Mówi sobie, dobra, jestem na stole. Nie, jesteś na kuli. Idź do przodu. A sobie pójdę. I co więcej, określę rozmiary mojego wszechświata, bo ja jestem na stole, mówi mrówka. Patrzy sobie mrówka, bo jest na tej wielkiej kuli. Widzi horyzont dookoła. O, to są granice mojego wszechświata, bo jestem na takim okrągłym stole. Udowodnię wam to. Pójdę do granic mojego wszechświata. Idź. Idzie. I granic nie ma. Coś się nie zgadza, mówi mrówka. No pewnie, że tak. Ponieważ przenieśliśmy mrówkę do wymiaru, jednego wymiaru wyższego od jej wszechświata. I nagle się okazuje, że mrówka mówi mu, wszechświat jest nieskończony. Ale kosmos, czary. Tak, i teraz sobie wyobraźmy, że my żyjemy w trzech wymiarach. Czy może być istota, wyobraźmy sobie na chwilę, czy może być istota czterowymiarowa, czyli jeden wymiar więcej, która nas robi w konia, jak my tą mrówkę, i mówi, tak naprawdę wam się tylko wydaje, że wy to wszystko widzicie. Wy widzicie granice wszechświata, tak? Spróbujcie polecieć do granic wszechświata i zobaczcie, gdzie są te granice wszechświata. A na przykład taka ciemna materia, taka ciemna energia. Czym może być w ogóle energia? Właśnie, a czy to nie są zakrzywienia tych wyższych wymiarów? Ja chciałbym wierzyć, że tak. Bo tak naprawdę, popatrz. Wracamy znowu do mrówki. Co można zrobić z taką mrówką? Jeżeli ten, powiedzmy, chodzi po gumowym stole, no to mrówka wie, że jeżeli chce przejść od punktu A do punktu B, no to musi przebyć taką odległość. No dobra, ale jeżeli to jest gumowy stół, to my możemy mrówce zrobić coś takiego. Możemy, chcesz dojść tu? Dobra. Ściskamy ten stół. Mrówko, przeskakuj. Ale fajnie. I nagle mrówka nie wiadomo skąd przeskoczyła do punktu B. Ścisnęliśmy jej wszechświat. A jak to ścisnęliśmy? O co chodzi? Mrówka tego nie rozumie. Bo my tak naprawdę zadziałaliśmy w wymiarze wyższym, bo my zagięliśmy jej przestrzeń. I nagle wszystko stało się bliższe dla mrówki. Więc czy ktoś, istota czterowymiarowa, może nam zagiąć naszą trójwymiarową przestrzeń i my nagle możemy gdzieś przeskoczyć? A dlaczego nie? Teoretycznie wszystko się zgadza. Już Einstein to dawno temu zauważył. A dlaczego cztery wymiary? A dlaczego my mówimy, że to, że ktoś dodaje nam tylko jeden wymiar? A może pięć wymiarów? A może 10? A może więcej? A może dużo więcej? I tu się dopiero zaczyna kosmos, nie? Tu się dopiero zaczyna pytanie. I zagadka dla przyszłych pokoleń. Ale mało wiemy. Mało wiemy o wszechświecie. I teraz wracamy do Kopernika. Czy przed Kopernikiem. Ludzie mówili, Ziemia jest kulą. No jak kulą? Tak, my żyjemy na takiej wielkiej kuli. No jak? To znaczy, że ludziki tutaj sobie są na tej kuli i one sobie pójdą to i spadną z tej kuli. To jest niemożliwe. Dzisiaj się uśmiechamy. Dzieci w przedszkolu przecież to wiedzą, że jest grawitacja, czyli wszyscy są przyczepieni, ponieważ grawitacja działa do środka tej kuli. Dzisiaj się uśmiechamy i dzieci w przedszkolu to wiedzą. A my dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić, co to są wyższe wymiary. Cztery wymiary, pięć wymiarów. Dla nas to jest kosmos totalny. A być może za pięć wieków dzieci będą w przedszkole rysować na przykład, w przedszkolu rysować, nie wiem, wszechświat pięciowymiarowy i się będą śmiać, że w 2023 oni nie mogli zrozumieć, co to są cztery wymiary. To będzie śmieszne przede wszystkim. Będzie trochę dla nas kompromitujący. Ja wiem, no. Robimy, co możemy. Ale w sumie Kopernik tak samo. Tak. Odkrył teorię heliocentryczną. Dla nas to jest teraz norma, prawda? Tak.
my o tym wiemy, mamy to zakodowane w głowie, a wtedy to było wielkie boom tak naprawdę, wielka rewolucja. Tak, i dlatego trzeba być, no właśnie, tak jak Kopernik, trzeba mieć otwarty umysł, trzeba szeroko myśleć, nigdy nie mów nigdy, nawet jeżeli się coś wydaje, że wygląda inaczej, to być może działa zupełnie niezgodnie z naszą obserwacją, bo na pierwszy rzut oka przecież słońce wschodzi i zachodzi, to tak. Słońce się rusza. No przecież na własne oczy widzimy, że jest inaczej. Nie do końca musimy wierzyć naszym obserwacjom, bo czasami nawet intuicja potrafi nas zwieść. No właśnie, czasem wystarczy popatrzeć dużo szerzej, czasem trzeba się oderwać, bo czasami jesteśmy właśnie jak te mrówki, które myślą, że są na płaskim stole i pozjadały wszystkie rozumy. Czasem no właśnie, warto oderwać się od tego płaskiego stołu i pomyśleć, a jak ten stół może wyglądać z góry? A co to jest góra? Mrówka nie wie. Taki motylek wie. A więc co? Rozprościeramy skrzydła i lecimy, prawda? No właśnie, ci starsi mają już pewne kłopoty z wyobraźnią, ale ci młodzi, szczególnie młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z nauką, oni są otwarci, oni potrafią wymyślać niezwykłe teorie, więc oddajmy właśnie pałeczkę młodym ludziom. To jest wspaniałe miejsce, ja podziwiam cały czas eksperyment. I wcale nie tylko chodzi o zajmowanie się kosmosem, w ogóle zajmowanie się wszechświatem, nauką. Zadziwić, to jest podstawa. Wow, jak to działa, jakie to jest piękne, jakie to jest niezwykłe, a co by było, gdyby było inaczej? I tak się to wszystko zaczyna. Tak się zaczynają pytania. Tak, pytania, a potem szukajmy odpowiedzi. Ktoś kiedyś powiedział, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A więc trzeba zadawać pytania, nawet te niemądre. Bo tak naprawdę nawet te niemądre pytania doprowadzają nas do wspaniałych odkryć. Zgadza się. Chciałbym jeszcze tylko zakończyć, że astronomia w sumie jest taką młodą wręcz nauką, gdyż jak się spojrzy na te podręczniki z lat XIX wieku, no to się spojrzy, że one się kończą zazwyczaj na fazach Księżyca, na przykład fazach Wenus, czy gwiazdozbiorach, tak? Więc tak naprawdę przed nami jest wiele zagadek, jeśli chodzi o wszechświat, tak. Ale no, astronomia tak naprawdę dopiero co rozwija się. Tak. A podręczniki się bardzo szybko niestety dezaktualizują. I starzeją bardzo. Książka sprzed 10 lat, książka astronomiczna jest już właściwie reliktem. Nie. Dobrze. I niech tak będzie. A więc patrzmy, co się dzieje w kosmosie, śledźmy te nowinki, no właśnie taki teleskop Jamesa Webba, te zdjęcia czy informacje płynące ze strony, no właśnie teleskopu i astronomów są naprawdę fascynujące, a więc śledźmy, patrzmy, jak ten wszechświat się rozwija. Nie, to nie wszechświat się rozwija, to nasza wyobraźnia się rozwija. Super. Ja Ci bardzo dziękuję, Julku, za ten wywiad. Było nas naprawdę bardzo niemiło. Bardzo dziękuję. O kosmosie można naprawdę długo, prawda? Moglibyśmy rozmawiać tak naprawdę przez cały dzień. Właśnie, wszechświat, czyli wszystko. Wszystko, dokładnie tak. A Wam oczywiście dziękuję bardzo za bycie z nami podczas wywiadu i zapraszamy na kolejne odsłony Science Cafe. Dziękuję bardzo.